Dzisiaj w Polsce ważne pozwolenie na pracę posiada około 500 cudzoziemców. Największą grupę stanowią Ukraińcy. Z imigrantami z Wietnamu polscy werbiści zaczęli pracować już około 20 lat temu. Wszystko zaczęło się na stadionie dziesięciolecia, kiedy werbiści pomagali nielegalnym imigrantom z Wietnamu w zdobyciu pobytu tolerowanego. Bazując na tym doświadczeniu, ojciec Antoni Koszosz w roku 2005 założył Centrum Migranta w Pusheng Fu. Celem była pomoc imigrantom w integracji z polskim społeczeństwem, a katolikom udzielenie pomocy duszpasterskiej. Dzisiaj werbiści sprawują opiekę duszpasterską nad grupą katolików wietnamskich i imigrantami mówiącymi po hiszpańsku. Są dwie wspólnoty katolików wietnamskich. Jedna spotyka się w kościele w Mrokowie koło Wólki Kosowskiej, a druga w kościele świętej Jadwigi Śląskiej na Żeraniu. Kościół ten w roku 2017 został przekazany werbistom przez arcybiskupa Hozera dla pracy m.in. z imigrantami. W Polsce ponad 1000 Wietnamczyków katolickich. Oni pracują w różnych miejscach. Są kucharzem i haluje. Pracuję dla nich, to nie mamy chrzest. Msza Świętą pogrzebowa i odwiedzić Wietnamczyków w więzieniu, pomoc chorym w szpitalu i tak dalej. W Polsce mamy 6 wspólnot Wietnamczyków katolickich. 2 z wspólnoty w Warszawie, potem Łodzi i Dąbrowa Górnicza, Poznań i Gdynia. Pracuje ze mną ojciec Krzysztof. On dużo pomaga Wietnamczykom w Polsce, katolicy i niekatolicy. Uczy polskiego, pomaga Wietnamczykom dokumenty, prowadzi chorych do szpitala itd. Znajdujemy się przed szkołą podstawową, niedaleko naszego centrum migranta, z którą nawiązaliśmy kontakt kilka lat temu z prośbą o pomoc w tłumaczeniu z języka wietnamskiego. Niedaleko stąd jest również bazar, na którym pracuje spora grupa Wietnamczyków. Osiedlają się w tej okolicy, ich dzieci chodzą do lokalnych szkół. Niestety dużą barierą jest brak znajomości języka polskiego, stąd potrzeba tłumacza, który byłby pewnego rodzaju pomostem pomiędzy obiema stronami. Regularne kontakty, przekazywanie informacji to kluczowy element w pomocy dzieciom tutaj uczącym się. Rodzice muszą mieć regularnie spotkania, muszą wiedzieć, co dzieje się z ich dziećmi w szkole, dlatego proszą o pomoc w tłumaczeniu. Do ojca Józefa, który studiował teologię w Pieniężnie, w tym roku dołączyło 2 nowych współbraci z Wietnamu, którzy aktualnie uczą się języka polskiego, by za 2 lata rozpocząć pracę duszpasterską i misyjną w Polsce. Uczę się polskiego tylko 3 miesiące, ale trochę mówię po polsku. A kocham Polskę, bo bardzo lubię pogodę i ludzi Polskę. Od samego początku werbiści współpracowali z siostrami franciszkankami i misjonarkami Maryi. W centrum pomagamy imigrantom w sprawach związanych z legalizacją ich pobytu w Polsce oraz organizujemy lekcje języka polskiego. W tym projekcie współpracujemy z polskimi wolontariuszami, którzy uczą imigrantów naszego języka. Tu w Warszawie jest dużo Wietnamczyków. Pomagałam im i teraz dalej pomagam w nauce języka polskiego. Przychodzą do szkoły, nie umieją mówić i pomagam te dzieciom. Drugi rzecz, pomagam w wspólnocie Wietnamczyków na liturgiach i szkole. Katechizuję dzieci
i przygotuje dorosłych do sakramentów. Pandemia czy nie pandemia, Centrum Migranta było otwarte cały czas od marca 2020 z małymi przerwami. Wszystkie programy działały normalnie. Niektóre klasy języka polskiego przeszły na nauczanie zdalne, a inne prowadziły zajęcia stacjonarnie. Bardzo wiele osób przychodziło ze swoimi sprawami legalizacji pobytu. Otworzyły się też nowe wyzwania, które były skierowane do nas, jeżeli chodzi zwłaszcza o naukę języka polskiego dla młodych emigrantów, którzy byli do nas skierowani. Były to klasy stacjonarne, ponieważ młodzi byli już zmęczeni lockdownem i chcieli spotkań osobistych. Mamy młodych z Ukrainy, z Czeczenii, którzy biorą udział w tych zajęciach, również z Wietnamu. Język polski jest ważny dla Wietnamczyków, ponieważ gdyby go znali, ich życie w Polsce byłoby łatwiejsze, mogliby znaleźć lepszą pracę i łatwiej przedłużyć wizę. Pomagam Wietnamczykom w nauce polskiego, bo po pierwsze nie znają angielskiego, więc nie mogą chodzić do szkoły językowej. Po drugie, imigranci muszą ciężko pracować od rana do wieczora, dlatego łatwiej im uczyć się przed internet. W Centrum Migranta werbiści pracują nie tylko z Wietnamczykami, ale zajmują się szeroko pojętą pomocą socjalną dla wszystkich imigrantów. Trzeba pomagać innym, zwłaszcza w ustawianiu, szukaniu wizyt lekarskich dla niektórych emigrantów. Otwarliśmy się na emigrantów chińskich. Jeden młody student zorganizował bibliotekę u nas w centrum, książek chińskich, które można wypożyczać, ale również zaczął uczyć języka polskiego dla Chińczyków i języka chińskiego dla wszystkich chętnych zdalnie, ale też chce to prowadzić stacjonarnie. Mieliśmy też takie ogromne wezwanie do współpracy, do pomocy emigrantom z Ameryki Południowej, zwłaszcza z Kolumbii i z Meksyku. I nadal im towarzyszymy, oferując w tej chwili naukę języka polskiego albo pomoc, tak powiem, duchowo-prawniczą. W Centrum Migranta udzielamy pomocy wszystkim imigrantom. Nie pytamy ich, skąd przychodzą i dokąd idą. Na każdego imigranta patrzymy jak na człowieka w drodze, bo tak o migrantach mówi kościelny dokument Erga Migrantes Caritas Christi, to znaczy miłość Chrystusa wobec imigrantów. To w ten właśnie prosty, praktyczny sposób odpowiadamy na słowa Chrystusa, który powiedział: byłem przebyszem, a przyjęliście mnie. Staramy się być dyspozycyjni dla tych obcokrajowców, z którymi mamy kontakt, być blisko nich, towarzyszyć im, pomagać im w ich codziennych zmaganiach. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkich i serdecznie życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję.